Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Dzisiaj chyba 8 odcinek, zaraz czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak, Rock Lee ostatnio był, dzisiaj jest ten, czyli 8 odcinek, oczywiście sobie już ją wybiorę, czekajcie. Nie tak, co tu mamy jeszcze? No zmianę tutaj ubioru oraz jutsu. Dobra, Gigantic Iron Ball, a tutaj? Gigantic Iron Ball? To samo? Chyba to samo. Blasting Sphere, to samo, tylko chyba strój się zmienia, coś mi się zdaje. Okej, zagramy sobie tą postacią. Oczywiście supporty, o! Tego nie mieliśmy jeszcze supporta. Tu wszystko randomowo oczywiście wybieramy. Neji, drugi. Gara. Temari. Chyba nie było, co? Jako normalnej postaci. Ino. Zabuza. Deidara i... Kto będzie ostatni? Yugito. O, fajnie. No to dobra, zaczynamy. Pierwszy przeciwnik Neji. Oj, czekajcie, nie to. Ósma runda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, Training Field to było ostatnio. Tutaj mamy Forest of Dead. Tutaj dzisiaj będziemy się zmagać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. On ma jeszcze tak, Kimimaro oraz... jak on się nazywał, ten koleś, kurczę. On ma też taki jakby... broń, kurczę. Nie wiem, co to za broń. Czy tam młotek, czy to kurczę miecz? Czy jest taki wodny? Czy szczakry? Chyba szczakry. Ło, niech to szlak. Dobra, ona ma takie, widzicie, no troszeczkę spamerskie też ataki. No, praktycznie tym się specjalizuje na odległość takimi, kurczę, właśnie różnego rodzaju broniami rzuca. Zresztą każdy chyba wie. No zobaczcie, ten miecz właśnie tego kolesia, jak on się nazywa, co? Z czakry takie zmienia to się w taką ogromną ilość czakry. Cholera, ale silnie kijowo trochę gra, powiem wam szczerze. Ale widzę, że możemy robić uwolnienie w każdej chwili. O, wodne ataki ma. I w ten, z wiatru. Powietrze, nie wiedziałem. Okej, puszczę to. Wiecie co, wyłączymy sobie te uwolnienie i zobaczymy, jaki ma ultimate, jeśli mi się uda oczywiście zrobić. No dawaj, jeszcze trochę mi brakuje tej czakry, kurczę, zaraz kichnę. A, sorki, już jestem. Musiałem wyłączyć troszeczkę tutaj dźwięk, żebyście się nie przestraszyli, jak kichnę. Aj, kurde, cały czas mnie nos swędzi, muszę tutaj na dwa fronty walczyć. Okej, dobra, oberwał. Jak ten ultimate tutaj u niej jest? O, jest, udało się. No, pięknie, pięknie. Dosyć duża ta kulka była. Czy on w to wejdzie? Nie wejdzie. Ale tego mogę tutaj porozrzucać dużo, zobaczcie. Strasznie się nią dziwnie gra, powiem wam szczerze. Spróbuję go ultimate'em. Nie, nie będę próbował. Weźmy może nutkami tutaj. O kurde, jeszcze mnie złapał. No, chyba go wykończę, co? Co to jest? Czekajcie. Nie, chciałem o te przedmioty zobaczyć, ale... odkryć wybuchnie. Jest, zajebiście. Dobra, mamy go. Postać taka sobie, dla mnie. Okej, no dobra. Zobaczymy, z kim teraz będziemy walczyć. Jeszcze ranga A. Nie wiem, to dziwnie trochę są te rankingi tu porobione. Bo nieraz mniej się męczę, a jest gorsza ranga niż jak teraz widzieliście. Kurde, co jest?
Z kim? O proszę, z Temari. No proszę, proszę. Już kiedyś taka walka była. A Zabuza z kim? Z Yugito. No fajnie by było, jakby Yugito wygrała. To byśmy mieli walkę w finale właśnie z Jinjuriki. Nie wiem, czy dojdę do finału. No ale zobaczymy, zobaczymy. I znowu ten koleś, kurde, support. Ten, który nie wiem jak się nazywa, oraz Gai chyba, nie? Kurde, ona też ładnie tym wiatrem to spamuje. Weź się do niej dostać, kurczę, powiedz mi jak. Czemu ja włączyłem? Jakim sposobem ja, kurczę, włączyłem? Wyłącz, wyłącz to, kurde. Fuck, no ona spieprza tak samo. Ta sama technika co z Deidarą. Wypierdala gdzieś na koniec mapy i zobacz, 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 zobacz co ona robi. Co ona tutaj wyprawia? Czemu to mi się włącza? Przecież ja nie chciałem, kurde, tego uwolnienia. Jak ja to robię? Że... Wyłącz to. Znaczy, kurde, no wystarczy lekko gałkę przesunąć i już się włącza. Wow. Dawaj, bo kurde, faktycznie cały czas tutaj jestem na straconej pozycji. Dobrze by było tu ultimatem ją wykończyć i mieć to z głowy. Wstawaj, wstawaj. No kurde, weź ją tutaj złap, no. Okej, okay, oberwała chyba. W końcu. W sumie to ja też mogę nawalić takiego spamu trochę tutaj. Czemu nie? Nie wiem, czy wykończę ją w tej chwili ultimate'em. Zobaczymy. Jakby ten ją trafił, nie za bardzo, nie trafił, niestety. No co jest, kurde? Trzy drewna zmarnowałem, no już teraz wszystkie i nic praktycznie nie zrobiłem. A kurde, dawaj, ja pierdolę, co się dzieje? No teraz ładnie mnie pocisnęła. Jak szmatę, normalnie jak szmatę. Okej, traf tylko, proszę. Ja nie mogę, no jest, zablokował mnie. No ale supporta mówiłem mi fajnie tylko. Niech to szlak. Wiedziała kiedy użyć. Okej, jeszcze raz spróbujemy. Strasznie ciężko tutaj z nią się walczy. Traf tylko. Kurde, co za szmata zjebana, no. Ja teraz pospamuję też, pieprzę to. No, patrzcie! Teraz ona do nas podbiegła. No, zajebiście, zajebiście. Kurde, co jest? Pizduj mnie wkurwia ta Temari. Niesamowicie. Żałosna ta walka. Fajnie, zaraz się skończy czas. Kurde, nie wiem czy wygram to. Koniec czasu, ale udało się wygrać. No nie wierzę w to. Pierwszy raz mi się, kurczę, czas skończył w walce. Ciężko, naprawdę ciężko. Co to by było, jakbyśmy musieli z Deidarą walczyć? Nie wiem. No dobra. Ostatnia walka. Yugito. Oby Yugito była. Aj, Zabuza. No nic. Ja chciałem zobaczyć właśnie, jak się Yugito tam sprawuje w walce. Sento kaisi! No,
Uwaga. Już mgłę robił. Chyba chciał w ultimate'a złapać, ale nie uda mu się to. Pięknie. Spieprzył skubaniec, no. No kurde, jeszcze mi przywalił tutaj. Ale znowu go dorwiemy. Pięknie, jeszcze support tutaj też ładnie zastanował. Wow, Yugi to fajne ma te takie, nie wiem co to są. Wyglądają jak jakieś płomyki, duszyczki, nie wiem. No i jesteś nasz, kurde, nie ma, a jeszcze jedno ma drewienko. Ale my mamy, wow, 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 uwaga. Ha, dobrze, że kurczę zrobiłem tutaj unik. O nie! Trafił mnie skubaniec. Okej. Spoko. Zrobimy tak. Puścimy tutaj nasze dwa ataki i wyłączamy tutaj... jak się nazywa? Uwolnienie, no właśnie. Teraz, kurde, nie trafiłem. Skubaniec, nie? Wali tym ultimate'em. No i nie trafiłem. Dlaczego? Czemu jest tak ciężko trafić tym? Co tu się dzieje? Pięknie. Czekajcie, wezmę troszeczkę na środek. Się przemieszczę, bo tutaj... Kurde, zabuza stoi z tej strony, że... W pizdu mógłby tu przyjść kawałek. Nie no, kurde, zablokował mi. Co za kurczę człowiek. Uwaga! Odejdź! Jest! W końcu! Chociaż mogłem go normalnie dobić, bo widzę, że na jednego hita był. No w końcu, kurczę, co za męka tą postacią. Ranga S jeszcze. Okej, no dobra. Czyli dobrze. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć.